Witajcie w kolejnym odcinku Experience TV. Wiecie już, jak rozciągać uszy, a dzisiaj pogadamy sobie o tunelach. Po czym poznać, że ucho jest gotowe do włożenia tunelu? Przede wszystkim płatek ma być miękki, wnętrze kanału blade. Nie może się z tego ucha nic sączyć, nie może być żadnego zaczerwienienia. Ma być ucho ładne, gładkie i czyste. Pamiętajcie, jaki rozpychacz, taki tunel. Jeżeli macie w uchu rozpychacz 12 mm, wkładacie tunel 12 mm. Wyjątkiem mogą być tunele siodłowe, kiedy bezpiecznie jest założyć troszeczkę mniejszy rozmiar, ale o tym później. Najtrudniejsze do zakładania są tunele siodłowe. Są szersze na krawędziach, co utrudnia ich wkładanie. Polecam je wkładać na ukos. Zazwyczaj są one drewniane lub akrylowe. Nieco łatwiejsze do założenia są tunele silikonowe tego typu. Są jednak twardsze od silikonowych irskinów. Irskiny łatwo się wkłada poprzez zgniecenie tunelu. Najłatwiej zakłada się tunele z odkręcaną ścianką lub z o-ringami. Według mnie są najlepsze przy małych rozmiarach tunelu. Pamiętajcie, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia, tunele lepiej jest nawilżyć przed włożeniem. Również je codziennie czyścimy. O tym opowiem Wam też w tym odcinku. Tak jak wspomniałem wcześniej, tunele czyścimy codziennie. To, jak czyścić dany tunel, zależy od materiału, z jakiego jest on wykonany. O tym mówiłem w poprzednim odcinku. Ucho najlepiej jest umyć wodą z mydłem antybakteryjnym. Dzięki takiemu myciu poprawiamy poprzez masaż jego ukrwienie, co poprawia plastyczność ucha i nie będzie problemu z włożeniem tunelu. Słuchajcie, noszę tunele już kilkanaście lat i przez ten czas doszedłem do wniosku, że materiał, z jakiego jest wykonany tunel, też ma znaczenie, jeżeli chodzi o porę roku. Według mnie na zimę najlepiej jest nosić tunele silikonowe lub organiczne, ponieważ nie łapią one tak ujemnej temperatury jak tunele metalowe czy akrylowe. Poza tym akryl na przykład może w zimie popękać, pokruszyć się, a tunele metalowe mogą nawet i spowodować odmrożenia ucha. Oczywiście wiadomo, że każdy będzie nosić sobie tunel czy plaga w uchu takiego, jaki mu się najbardziej podoba, ale ja mam dla Was kilka propozycji. Tunele silikonowe, tak zwane earskiny, są cieńsze i bardziej sprężyste niż klasyczne tunele silikonowe, które są z dużo grubszego silikonu wykonane. Tunele drewniane, lekkie, nie zbiera się na nich tak dużo osadu, który się wydobywa z ucha i nie śmierdzą tak bardzo. No i najfajniejsza rzecz, tunele oddychające. Dzięki otworom wewnątrz tunelu ucho lepiej oddycha i nie powoduje to tego nieprzyjemnego zapachu. Noszenie tuneli to jest Wasza nagroda za długotrwały proces rozciągania uszu. Możecie w końcu nosić Wasze upragnione spirale. Cieszcie się tym! W następnym odcinku dowiecie się czegoś ciekawego o przekuciach powierzchniowych. Pamiętajcie, subskrybujcie nas, polecajcie i lajkujcie.